Cześć, dzień dobry, witamy Was w ten wieczny i trochę mokry piąteczek. Cześć, rzeczywiście wieje, słońce świeci, ale wieje. Cześć, cześć, cześć. Zaczniemy dzisiaj może od urządzenia nietypowego jak na nasz serwis, ponieważ nie do końca od smartfona. Chociaż właściwie od smartfona. Ciężko to nazwać. Dla mnie jest to urządzenie doskonale zbędne, bo mówimy o Microsoft Surface Duo, urządzeniu, które niby jest składanym smartfonem, ale tak naprawdę nie jest, bo ma dwa oddzielne ekrany. Ja rozumiem, że można na nich fajnie pracować. Na jednym coś innego, na drugim coś innego. Na jednym klawiatura, na drugim pole tekstowe. Na jednym sterowanie, na drugim obraz z gry. Na jednym, nie wiem, przewijaki, komentarze, na drugim filmik z YouTube'a. Pewnie. To ma sens. Tylko ja bym już wolał, żeby po prostu zrobili normalny, składany na pół elastyczny wyświetlacz, bo jednak czasem przydaje się też coś o dużej powierzchni, a przerwa, którą mamy po środku, no, jest bez sensu i wygląda jakby wyjęta żywcem, nie wiem, z 2015-16 roku, bo wtedy takie coś się kiedyś tam przewijało, pamiętamy, nie? Funkcjonalność dla kogoś, kto używa smartfona do celów biurowych, ale również i innych, może być całkiem fajna. To nie jest złe urządzenie, to nie jest również pierwsza konstrukcja tego rodzaju, jaka pojawia się w przemyśle, dlatego że był wcześniej, nie wiem, choćby ZTE, jeden, który miał oddzielne ekrany. LG-ka chyba jakiegoś mamy z dwoma oddzielnymi ekranami. No tak, LG miał taki fajny. Mamy dokładany w pokrowcu wyświetlacz. W związku z tym funkcjonalność jest już znana, to nie jest nic nowego. Poza tym Microsoft prezentował już wcześniej tego typu urządzenie. Tak, i było skrytykowane dosyć mocno wtedy, bo tam wielu rzeczy w nim brakowało. Procesor był taki trochę nie dzisiejszy. No i kurczę, tak powiem szczerze, teraz się ludzie ucieszyli, że na przykład jest NFC, jest 5G, jest bezprzewodowe ładowanie, ale procesor znów jest troszeczkę taki wsteczny, bo jest Snapdragon 888, ten bez plusa, więc tak też. To bardzo możliwe, że Microsoft nie chciał wypuścić na rynek urządzenia jakiegoś strasznie high-endowego, tylko urządzenie użyteczne. Myślę sobie tak, że o jego użyteczności zdecyduje rzeczywiście rynek. Skoro zdecydowali się na drugą serię po pierwszej, to znaczy, że wyniki finansowe były co najmniej satysfakcjonujące. Się zgadzam. Nawet jeżeli nie, ta sprzedaż nie była jakaś ogromna. I stwierdzili, że najwyraźniej opłaca się wypuścić drugą generację tego urządzenia. I tutaj ten procesor już jest całkiem niezły. To jest Snapdragon 888. Są dwa wyświetlacze, nierówne o dziwo, bo można by się było spodziewać, że wyświetlacze będą równe, te równe nie są. Jest AMOLEDowy 5 i 8 i AMOLEDowy 8 i 3. Pracują również w różnej rozdzielczości, to są rozdzielczości nietypowe, zapraszam Was na kartę do sprawdzenia, jeżeli jesteście zainteresowani. Oba wyświetlacze są chronione szkłem Victus. I tego to urządzenie można sobie odwrócić, tak? Nie trzeba go trzymać tak jak książeczkę, tylko można je sobie otworzyć w inną stronę, bo te zawiasy działają naokoło. W związku z tym można go sobie używać jako urządzenia jednoekranowego z wybranym ekranem po prostu, który się chce. Obsługuje oczywiście 5G, obsługuje normalnie rozmowy. Aparaty ma takie sobie, bo widać, że nie jest to urządzenie przeznaczone do robienia zdjęć, no ale jest z tyłu 12 plus 12 tele, i 16 szerokokątna, a z przodu jest, znaczy z przodu, nad jednym z ekranów jest dodatkowa jeszcze 12. Ja tylko się wtrącę, bo chciałem troszeczkę naprostować to, co powiedziałeś, Jacku. Ekrany dwa są identyczne, 5 i 8 cala, natomiast po rozłożeniu one dają przekątną 8 i 3 cala. Tak to wygląda. One są równej wielkości, Jacku. Naprawdę, spójrz na zdjęcia. Zapewne masz rację. Tak, po prostu ta druga przekątna to jest podana przekątna całkowita po rozłożeniu tego urządzenia, przy czym ja bym się upierał, że to nie jest jednak 8,3 cala, bo po środku mamy przerwę. Na moje oko... O kurczę, rzeczywiście, ja byłem pewien, że te przekątne są podane dla dwóch oddzielnych ekranów. Tak, bo to są przekątne po prostu połówki albo całość. Ale to jest ta sama przekątna. I mówię, no dla mnie ta przekątna 8,3 cala też nie do końca jest prawdziwą przekątną, bo po środku mamy przerwę na moje oko przynajmniej 4 mm. Nie miałem urządzenia w ręku, ale po prostu
No tak oceniam, patrząc na zdjęcia, możecie też ocenić sami, bo link macie w opisie filmu. Ekrany odświeżają obraz z częstotliwością 90 Hz i są to OLEDy, to też warto podkreślić. I jeszcze warto dodać, że urządzenie może współpracować z rysikiem, co zdecydowanie podnosi jego możliwości, natomiast rysik musicie dokupić osobno, a na grzbiecie Surface'a, jak go zamkniecie, to na grzbiecie Duo, tam gdzie na przykład w Galaxy Foldzie jest napis Samsung, to tutaj jest dodatkowy wyświetlacz, co jest bardzo fajne. Zatem to nie jest tak, że to urządzenie zupełnie mi się nie podoba. Po prostu nie podoba gdzie, mi się... gdzie jest dodatkowy wyświetlacz? Na grzbiecie. W newsie, który macie podlinkowany, jest zdjęcie, które pokazuje, o co chodzi. Innymi słowy, może ciężko pokazać, bo właśnie Folda zapakowałem do paczki i odsyłam, ale generalnie no, mamy rozłożony telefon. Jak go złożymy, to tu dostajemy grzbiecik. I tu właśnie jest taki wąski wyświetlacz, który pokaże czas tudzież powiadomienia. No i powiem wam szczerze. To prawda, ale to nie jest zawinięty przedni ten wyświetlacz? Wiesz co, jak patrzę na render, to możliwe, że po prostu widać kawałek wyświetlacza, jednego z wyświetlaczy tych właściwych telefonów. Ja powiem szczerze, co prawda robiłem go na koniec dnia, bo wpada ogromna z tymi wyświetlaczami, ale rzeczywiście nie zauważyłem. Robiłem pod koniec dnia, byłem trochę zmęczony. Natomiast, kurczę, to jest poniekąd, bo ja nie widzę, powiem szczerze, w materiałach Microsoftu na pierwszej stronie, że ma funkcjonalność wyświetlacza tego grzbietowego. To znaczy tak, ja już próbuję wam wyjaśnić, o co chodzi. Prawdopodobnie na tyle, na ile obejrzałem zdjęcia urządzenia, po prostu tam w grzbiecie prześwieca wąski fragment jednego z tych wyświetlaczy, które mamy po wewnętrznej stronie składanej obudowy Surface'a. Są zawinięte, jak rozumiem. Znaczy się tam, nie wiem, właśnie powiem szczerze, ze zdjęć ciężko mi to wywnioskować. Jakbym miał go w ręku, to bym wam mógł pokazać i powiedzieć. No. Gdzie widziałeś, słuchaj, gdzie widziałeś to, że na grzbiecie widać wyświetlacz? Czy są stronie, jakieś materiały Microsoftu? Na stronie Microsoftu. No ale jestem w tej chwili na stronie Microsoftu, mam pełną specyfikację, jest od diabła i ciut zdjęć i nie widzę po prostu tego grzbietowego wyświetlacza. Zajrzyj, Jacku, proszę cię do newsa. Jest tam zdjęcie, po prostu. No mogę zajrzeć do newsa. Najprościej, no bo powiem szczerze, że ciężko mi teraz odnaleźć to, ale spróbuję nawet na upartego. Microsoft, wejdę na stronę i spróbuję wam powiedzieć, no ale dobra. A na którym zdjęciu w newsie widać ten brzegowy wyświetlacz? Jacku, są miniaturki, jest... A, już widzę, jest w środku czarnym, ten bokiem. Czarnym tłem. Tam ty wziąłeś to zdjęcie, jest tam oczywiście zegarek, jest... Nie, to wygląda jest tak, jakby to było... Nie, to wygląda, jakby to było, powiedzmy, przeświecał wyświetlacz z wewnętrznej strony albo był tam jakiś mikroekranik, ale mówię, no... Czy wydaje mi się, że to rzeczywiście jeden z wyświetlaczy, ma wyświetlanie brzegowe, no, po prostu. Powiem tak, jakoś mnie się zdaje. Zawija. Fakt jest faktem, że po prostu na grzbiecie mamy pokazywane powiadomienie, co jest bardzo fajne. No i to w zasadzie tyle, co można na ten temat w tej chwili powiedzieć, bo no, nie mając urządzenia w ręku, to po prostu sobie gdybamy na podstawie foteczek, które, że tak powiem, mamy tutaj udostępnione przez producenta. No, dobra, ja tego zdjęcia rzeczywiście nie widziałem. No dobra, ale jest i tyle. No i jakby dojeżdżając do... O, Jacku, na stronie Microsoftu, na której ja w tej chwili jestem i do której link jest w newsie, to nawet, mój drogi, jest animacja. Spoko. Która Microsoft do mnie właśnie dzwoni, bo się okazało, że się zainteresowałem. W każdym razie, niestety, również i ta animacja tak do końca nam nie powie prawdy, czy to jest dodatkowy wyświetlacz, czy raczej właśnie zagięta część jednego z tych ekranów wewnętrznych. Chyba tak, ale zaczekajmy. Natomiast ja chciałem jeszcze się odnieść do ceny. Cena to niecałe $1500 w podstawowej wersji, to jest z najmniejszą pamięcią, co już daje niemalże 6000. Sorry. Dokładam trochę, biorąc pod uwagę zniżki i tak dalej, i mam coś lepszego z elastycznym ekranem. Tyle ode mnie. Co to już się znaczy, sami... Wiesz co, ja nadal mam duże wątpliwości, czy elastyczny, abstrahując już od konkretnego urządzenia, abstrahując od ceny, czy elastyczne wyświetlacze, to jest naprawdę lepsze rozwiązanie. Moim zdaniem Spoko, znaczy ja... Nie,
jakby szanuję twoje zdanie, przez długi czas używałeś w końcu elastycznego wyświetlacza, natomiast ja sam dla siebie powiem szczerze, mam mieszane, powiem szczerze, uczucia, bo znaczy, wiesz, jednak zagięcie wyświetlacza też niestety z jednej robi. Strony ja jakby podzielam cały czas twoje obawy względem no, trwałości tego rozwiązania, tak? Fakt, że używałem tych urządzeń ze składanymi wyświetlaczami pierwszej, drugiej, trzeciej generacji już dosyć długo, ale nie używałem ich, nie wiem, kilka lat, tak? Po to, żeby móc wam powiedzieć, że dwa lata wytrzymał i nic się nie dzieje. No, tego wam nie mogę powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, że na przykład dwa miesiące wytrzymał, był poddany, powiedzmy, próbom może nie tyle uszkodzenia, co eksploatacyjnym i wytrzymał. A co mi przeszkadza? No wiadomo, że jeżeli tam jest Victus, normalne szkło, nazwijmy to twarde, będzie to na pewno odporniejsze na zarysowanie, na stłuczenie to już bym polemizował, będzie to pewnie odporniejsze na zwykły, najzwyczajniejszy rysik i możliwe, że najgłupszy rysik z tym będzie współpracował taki twardy, bo pamiętajmy, że do elastycznych ekranów rysiki muszą być specjalne, równa się... To znaczy Microsoft podaje, że cała gama rysików tak. jest wstecz kompatybilny ze wszystkimi. Mówię, które... Są korzyści oczywiste z tego, że te ekrany są klasyczne, twarde i tak dalej, natomiast mnie irytuje to, że psuje się poprzez dawanie przerwy po środku całą korzyść płynącą z dużego ekranu, bo spróbujcie na tym obejrzeć film. No, powodzenia. Natomiast oczywiście nadal Surface Duo ma wszystkie te zalety, jeżeli chodzi o praktyczność używania urządzenia jako mikrolaptopa, co ja niezmiennie uwielbiam. Jeżeli pracujecie mobilnie, to sprzęt, który ma dwa ekrany i możecie sobie go ustawić jak laptop, a nie jest laptopem, tylko jest wielokrotnie mniejszy i mieści się w waszej kieszeni, to jest to i po prostu kupcie to sobie i koniec. Bo później jak kupicie, wydacie kupę kasy na to, stwierdzicie, jak do tej pory mogłem bez tego żyć. No i tyle. Znaczy to jest na tyle funkcjonalne. Mega funkcjonalne. Dzięki temu, że ma funkcjonalność oczywiście smartfona, można z tego pogadać i to jest jakby główna zaleta, dlatego że no, w przeciwnym wypadku lepiej jednak ultrabooka używać, bo to troszeczkę większy komfort pracy. Natomiast jeżeli się rzeczywiście jest w stanie pracować na niedużych stosunkowo ekranach, no to może być jakaś propozycja dla tych, którzy rzeczywiście lubią mieć więcej powierzchni roboczej. Tak, tu jakby nie reklamując, bo powiem wam o tym w recenzji, którą mam nadzieję, że w końcu kiedyś skończę. Uda mi się może w tym tygodniu, nie wiem jak stanę na rzęsach. W każdym razie ja mam ogromne łapy, jak widzicie, bo ogólnie jestem dużym człowiekiem. Mnie się pracuje na takim urządzeniu składanym bardzo wygodnie. Podejrzewam, że na Surface'ie pracowałoby mi się równie wygodnie jak na konkurencyjnym modelu. Przy czym, tak jak mówię, moim zdaniem produkt Microsoftu z racji tego, że jednak trochę zepsuto korzyść z dużego ekranu, powinien być ciutkę tańszy. No tutaj, mówię, ta cena już mnie troszeczkę zraża do tego produktu, aczkolwiek, tak jak mówię, że stawiacie przede wszystkim na robotę i praktyczność, a nie będziecie na tym oglądać filmów, ani tam dużych tekstów czytać, to rzeczywiście może mieć to rozwiązanie sens. Mam na przykład kolegę, który strasznie sobie chwali to urządzenie, pozdrawiamy Krzysia, ale no... No a jak? Jeżeli ktoś nie potrzebuje mieć najnowszego Androida, to ja z kolei polecam w podobnych rozwiązaniach LG-ki z dodatkowym wyświetlaczem w pokrowcu. Też mają sens, bo szczególnie, że w tym przypadku ten pokrowiec sobie możecie odpiąć i mieć zwykły, klasyczny, typowy, normalny smartfon. Co też jest... Można mieć drugi dodatkowy wyświetlacz, jak się lubi i no funkcjonalności są jeszcze ma jedną zaletę. Jeszcze ma jedną zaletę ten produkt, o którym wspomniałeś, mianowicie taką, że jest po prostu tańszy i to dużo, szczególnie, że już LG nie robi telefonu, więc można... Dlatego polecam. No, ceny pewnie jeszcze poszły w dół. Trochę szkoda nam tego LG, prawdę mówiąc, no ale trudno. W tym tygodniu kolejną spektakularną dosyć premierą była premiera nowych smartfonów Meizu serii 18, bo są dwa modele 18S i jeden model 18X. Zacznijmy może od tych dwóch modeli troszeczkę mocniejsze. Podstawowa wersja 18S to jest smartfon oparty na Snapdragonie 888 Plus i tutaj widać, że to już musi być flagowiec z Super AMOLEDem 6,2 cala, z wyświetlaczem 2K 1440x3200 pikseli, pracującym w znacząstotliwości odświeżania 120 Hz.
pamięci 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM, tutaj też jest wystarczająco dużo. Aparaty fotograficzne 64 jednostka główna plus szerokokątna 16 plus tele 8 megapikselowe z przodu 20 megapikseli. Fajne te aparaty, dlatego że tam z tyłu jest Sony Tele, co prawda jest od OmniVision, ale powinien robić swoje zadanie. To jest pełny smartfon flagowy z pełnym zestawem fotograficznym, także jest fajnie. Szybkie pamięci LPDDR 5 i UFS 3.1, jest szybkie ładowanie również. 36-watowe z tego, co widzę. Tak jest. To w zasadzie chyba tyle. A, i baterijka 4000 mAh. No tak, ale przy szybkim ładowaniu to może być trochę mniejsza i nie róbmy z tego zagadnienia. Znaczy 4500 jest w wersji Pro na przykład, tak? Dokładnie. Tam jest troszeczkę większa. A, no i szybsze ładowanie 40-watowe, ale bezprzewodowo jeszcze też można model Pro ładować, również 40 watami, czego nie daje ten pierwszy model, czyli 18S bez Pro. No i aparaty są troszeczkę inne, dlatego że z tyłu mamy 50 główną plus 32 szerokokątną plus 8 również tele. Tak. No i tam jest trójka do w głębi ostrości, z przodu 44 megapiksele. I też jednostki tych aparatów, to są całkiem fajne aparaty, w związku z tym zdjęcia powinny być sympatyczne, jeżeli software Chińczycy dostosowali do możliwości tych aparatów. To jest sprawa, kurczę, wielka, niewiadoma, bo boję się, że te telefony do Europy nie dotrą niestety, chyba że ktoś je sobie... Raczej nie. Dziwne jest to, że w wersji Pro są identyczne właściwie zestawy pamięci. Tam jest też 128 plus 256 i 8 plus 12 giga. Tak, i to są nadal te szybkie pamięci. Wiesz, to nie pierwszy taki przykład w tym tygodniu, bo jeszcze będą kolejne telefony, które... Wersja bazowa ma te same pamięci, co wersja Pro, ten sam wachlarz jakby możliwości, plus bardzo dużą część specyfikacji dzielą. Także normalna sprawa, wydaje mi się. Dali lepsze aparaty, dali lepszą baterię. Smartfony wyglądają stosunkowo estetycznie. One się różnią dosyć mocno, przede wszystkim jeżeli zerkniecie na tylną obudowę i na to, jak wygląda wysepka z aparatami. Tutaj ta różnica jest, ona jest widoczna na pierwszy rzut oka, także po designie można je zupełnie spokojnie rozpoznać. Tak, 18 spokojnie mogłaby mieć znaczek Oppo i nikt by się nie jorgnął, bo wygląda jak ostatnie produkcje Oppo. Tak, aparaty są rzeczywiście. Albo Realme, Realme wyglądają jak Oppo, albo Oppo wygląda jak Realme. W każdym razie nuda, ten 18S z Pro wygląda już ciutkę inaczej, bo ma bardziej aparat fotograficzny, ale też powiem szczerze, że klasyka. A jak spojrzycie na trzeci z omawianych modeli, Meizu 18X, to znowu na tyle zobaczycie mieszankę Xiaomi i Vivo. Bo znów mamy aparat fotograficzny z jednym optycznie, wizualnie powiększonym obiektywem w takiej błyszczącej ramce. Pozostałe obiektywy idiotkę poniżej. No i na przykład jeden z kolorów to po prostu jakby żywcem wzięty. Mogę wam pokazać, no bo to jest coś takiego. Po prostu jeden do jednego. No i jak sobie popatrzycie na oprawkę tego Vivo i na oprawkę aparatu tego Meizu, to też w zasadzie jest jeden do jednego. Nuda, jeżeli chodzi o design. Litości, drodzy producenci, weźcie, wymyślcie coś nowego. Bo powiem szczerze, że pod względem designu ostatnio, powiem to wprost, wieje lipą. No. Poza nielicznymi, chlubnymi wyjątkami, nie można powiedzieć, że telefony są brzydkie. Nie. Wszyscy w zasadzie w tej chwili produkują całkiem ładne smartfony, tylko kurde, na jedno kopyto. Tak jest moje zdanie. 18X jest tańszą propozycją dla tych, którzy są do marki w jakiś sposób przywiązani, jednocześnie chcą mieć całkiem sensownego smartfona ze średniej półki. Tutaj mamy z kolei... bym powiedział. Przepraszam? Ja bym powiedział, że to jest taka ciutkę wyższa średnia półka. Tak, tak, ale no, w porównaniu z flagowcami jest jednak troszeczkę niżej, dlatego mówię o średniej, ale tak, to jest średnia wyższa. Snapdragon 870, jeżeli chodzi o środek, bateryjka 4300, tym razem wyświetlacz super AMOLEDowy, również 667, tym razem cala. Full HD tutaj jest rozdzielczość, 120-hercowe odświeżanie wyświetlacza, pamięci 128, 256 i też 8 albo 12, czyli podobny zestaw jak we flagowcach.
Wewnętrzna OS 3.1, także z tych szybszych. Dodam przepraszam, jeszcze... co 3.1 mówisz? 3.1, UFS 3.1 pamięć wewnętrzna. A, że UFS 3.1. LPDDR jest za to czwórka tylko, a nie piątka jak we flagowcu. Ale flash w miarę szybki. 30-watowe ładowanie jeszcze ma, czyli też nie najgorzej. Tak. Patrzę co z aparatami. O, standard. 64 plus 8 szerokie plus dwójka od głębi ostrości, 13 z przodu. Czyli no, mówię, trudno jest go, to nie jest to najwyższa półka, nawet nie tylko w porównaniu z tymi smartfonami Meizu, o których mówiliśmy już, ale tak w ogóle, jak się tak spojrzy, to jest no, dobra, mocna średnia półka po prostu. Tak, to jest mocna średnia półka. Ceny w ogóle też zabawne, że ten telefon występuje dokładnie w takich tierach pamięci jak flagowce, czyli 828, tak. 8256, 12256, a jego ceny licząc żywcem z juanów to się zaczynają od niecałych tam 1600 po nieco ponad 1800. Po szczegóły myślę, że odeślę was do niosa, bo tych tierów i wersji w tych trzech modelach jest na tyle dużo, że nie będę czytał wszystkich cen chyba. W każdym razie najtańszy flagowiec, czyli 18S w najsłabszej pamięci kosztuje 2260, a topowy Meizu 18S Pro, czyli 12256, całkiem niezły wypas, kosztuje niecałe 3300, licząc, oczywiście powtarzam, żywcem z juanów. Najbardziej spektakularną z kolei premierą zeszłego tygodnia, myślę, że się zgodzisz, jest Realme GT Neo 2. Druga generacja smartfona, który Realme chyba wyszedł po prostu. Tak, bo ja bym, wiesz co, może tak, ja nie nazwałbym GT Neo 2 smartfonem spektakularnym, natomiast bez wątpienia przyciągnął uwagę, bo tu chociaż ogólnie bryła telefonu też należy, powiedzmy, do gatunku oklepanych. Mamy genialną, śliczną, po prostu mega mi się podoba, jaskrawo-zieloną wersję kolorystyczną i myślę, że to będzie hit sprzedaży, to się Black Mint nazywa. A i sam telefon pod względem specyfikacji, no można powiedzieć, że niczego mu nie brakuje i tak naprawdę wszystko się pewnie rozbije o cenę, jak trafi do nas i nasz oddział Realme przyklei do niego dobrą cenę, to rzeczywiście może się dobrze sprzedać, bo co mamy? Mamy AMOLED-a od Samsunga, jeżeli chodzi o ekran, Full HD, 1300 nitów, podobnie jak w omawianych wcześniej flagowcach Meizu, z odświeżaniem 120-hercowym i z panelem dotykowym odświeżanym z częstotliwością 600 Hz, czyli jeżeli ktoś sobie lubi pograć i mu na tym zależy, żeby była dobra reakcja, to powinna być niezła. Snapdragon 870 w środku, z flashem UFS 3.1, czyli powiedzmy będzie może to konkurować z modelem, który omawialiśmy chwilę temu, tym najtańszym Meizu. Jest oczywiście system chłodzenia, no wiadomo, musi być. Jest do 7 giga wirtualnego RAMu, o którym już kiedyś się spieraliśmy, no ale powiedzmy lepiej mieć niż nie mieć. Jest, o, też ciekawostka, układ chłodzenia wykorzystuje pastę termoprzewodzącą z mikrodiamentami. Wow. No, wiem jak to brzmi, ale po prostu pewnie chodzi o to, żeby jakoś tam lepiej to ciepło odprowadzało. Bateria mi się podoba, bo jest i 5000 i szybkie ładowanie 65 W. I rzeczywiście, no niedawno testowałem, pewnie wiecie, też i GT, i tego GT Master, i Master Explorer. To ładowanie robi robotę, faktycznie oni nie kitują, że to się ładuje w 36 minut, bo faktycznie tak się ładuje. I tutaj naprawdę producent nie ściemnia, jak piszą 36 minut od zera, to możecie sobie ustawić stoper, 36 z groszami już jest naładowany, a jak zaczniecie tam ładować go, nie wiem, od kilkunastu procent, to poniżej pół godziny się napełni. Także ja jestem cały... Ja mówiłem o tym, że to jest najbardziej spektakularna, wizualnie spektakularna najbardziej premiera w mijającym tygodniu. Natomiast by the way, ja jestem ciekaw, powiem szczerze, jaka jest przewodność cieplna węgla i na ile przewodność diamentu jest wyższa od przewodności grafitu na przykład. To jest, chyba nawet sprawdzę, powiem szczerze, bo to jest przedziwne zupełnie. Mikrodiamenty w paście. Spoko. Ja nie wiem, ale na pewno to zarąbiście wygląda marketingowo, bo można o tym wspomnieć, pokazać ze dwa slajdy na ten temat, więc jest... O, mam smartfona z diamentami. Jakby tak wziąć garść ziemi z tego, to podejrzewam, że tam by się też znalazły jakieś mikrodiamenty. Nie wiem, w każdym razie... Może nie zewsząd, ale nie wiem, na Saharze gdzieś.
W każdym razie no myślę, że kobiety na to nie zareagują, chociaż podobno nawet śpiewano o tym, że diamenty są ich najlepszym przyjacielem. To akurat myślę, że w przypadku smartfona, to z mikrodiamentami, powtórzmy, to raczej to nie zadziała, natomiast faktycznie ten zielony kolor myślę, że zrobi robotę. A jeszcze nie powiedziałem fotograficznie. Fotograficznie mamy no, taką klasykę, że aż boli, bo mamy 64 główną matrycę, szerokokątną 8 i 2-megowe oczko do makro, żeby nie było za biednie. Tam są jeszcze, widzę, zdaje się, dwie diody LED na tej oprawce aparatu. No i dostępność od 27 września, przepraszam, ktoś do mnie pisze, nie wyciszyłem telefonu. A, 16 jeszcze z przodu, no bo zapomniałem o przednim aparacie, przedni aparat oczywiście w dziurce i w zasadzie tyle, ale to nie jest jedyny Realme w tym tygodniu, nie? Bo jeszcze jakieś coś nam wyskoczyło. Nie, to nie jest jedyny Realme w tym tygodniu. Dzisiaj w Chinach zadebiutował Realme V11 S5G i bardzo przypomina tak naprawdę podstawową wersję V11 5G, poza tym, że wymieniono procesor. W poprzednim była chyba 700 albo 720, w tej chwili jest Dimensity 810. To jest o oczko lepszy procesor, nie dużo, ale najwyraźniej wystarczyło, żeby zrobić nową wersję. To jest smartfonik z IPS-owym wyświetlaczem 6,5-calowym, ale pracującym w rozdzielczości tylko HD z plusem przy 60 Hz odświeżanie ekranu. Pamięci 128, tylko jeden tier pamięci flash, 4 albo 6 giga pamięci RAM. Aparaciki, tak jak przystało na tego rodzaju półkę, 13 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. Ładowanie 18-watowe i to ładowanie jest do baterii 5000 mAh, czyli bateria daje całkiem fajną. Od to z kolei jest niższa półka z pretensją do niższych, średnich, ale raczej niższa półka. Bateria jest bardzo fajna, procesor jest sympatyczny, obsługuje 5G, jeżeli komuś będzie potrzebny, pojawi się u nas prawdopodobnie albo pod tą wersją, albo pod inną. Można się nad nim zastanowić. I jeszcze jeden, tym razem powtórka z rozrywki, Realme GT Master w wersji RMX 3361. Zmiany są tak naprawdę bardzo niedużo, zmian jest tak naprawdę bardzo niedużo. Jeżeli jesteście zainteresowani tą nową wersją, polecam porównywarkę u nas i porównanie z wersją podstawową po prostu. I to tyle, jeżeli chodzi o Realme. Natomiast kolejnym producentem, który w tym tygodniu mijającym nie spał, było Vivo, które wypuściło na rynek IQOO Z5. Tak, to jest IQ, to jest marka, taka submarka Vivo, niby o gamingowych konotacjach. No tutaj tego gamingu akurat w tym telefonie jakoś tam w nadmiarze nie ma, natomiast sama specyfikacja też jest na miarę takiego, powiedzmy, mocnego średniaczka, bo oparto go o Snapdragona 778G, dołożono wyświetlacz Full HD Plus z odświeżaniem 120-hercowym i panelem dotykowym 240-hercowym, 6,67 cala płaski. Bateria też nie najgorsza, 5000 z szybkim 44-watowym ładowaniem, szybkie pamięci DDR5 UFS 3.1, plus oczywiście Virtual RAM 4 giga. Czytnik papilarny klasyczny na boczku, są głośniczki stereo, jest mini jack, co ciekawe, i 16-megowy aparat do selfie, a z tyłu znowu klasyka, bo znowu mamy 64 plus 8 plus 2, czyli dodatkowe do szerokokątnych i makrofotek, trzy wersje kolorystyczne, trzy warianty pamięci do wyboru, 828, 8256, 12256, ceny od 1100 do 1400 zł, gdy przeliczymy je bezpośrednio z chińskich juanów. Kiedy u nas, jak nie wiedzą, chyba nigdy. No tak, i smartfon podobny do całej masy innych smartfonów, które są obecne na rynku. Właściwie trudno znaleźć jakieś wyróżniki dla niego, które by sprawiły, że znajdziecie go na półce i stwierdzicie, o jaki fajny, bo po prostu nie ma. No jeden kolorek może się wyróżniać, bo jest taki tęczowo-pasiasty, ale sorry, nuda. Oj, nuda, no nudno jest w tej chwili na rynku, słuchajcie, bo nie wiem, jakoś tak... Ten Surface troszeczkę tutaj wniósł rozmaicenie jakieś fajne, ale tak to wszystkie na jedno te smartfony. Echo.
Huawei odezwał się o dziwo. Mamy dwie premiery, nową 9 i nową 9 Pro. Smartfoniki są, no, trudno powiedzieć, że bardzo podobne. No, różnią się chociażby z przodu rozmieszczeniem aparatów. Niemniej, jeżeli chodzi o konfigurację, to jest konfiguracja bardzo zbliżona. Podstawowa wersja bazuje na Snapdragonie 778G z baterijką 4300 mAh, wyświetlaczem OLED-owym 6,57 cala, 10-bitowym kolorem, pracującym tym wyświetlaczem w Full HD z plusem i przy 120 Hz odświeżania. Tiery pamięci 128 plus 256 flash i 8 giga pamięci RAM. Z kolei aparaty fotograficzne z tyłu główny 50 plus 8 szerokokątna plus 2 plus 2 bez obiektywu tele z przodu 32 megapiksele. Ładowanie 66-watowe Huawei'owe. Tak, i bateria 4300, bo nie dotarło do mnie, czy powiedziałeś, czy nie. Tak, mówiłem na samym początku, tak rzeczywiście bateria 4300. Jak już ci wlazłem, przerwałem bezczelnie, to jeszcze powiem, że ceny przeliczając z juanów 1645, 1825 zł. I niestety dzięki, oczywiście w cudzysłowie, dzięki amerykańskim sankcjom, naturalnie telefon nie ma Google'a, tylko Harmony OS i niestety nie no ma... i brak 5G. Nie ma 5G, no ale to nie dlatego, że Huawei chciał przyciąć koszty i przeoszczędzić na klientach, tylko po prostu nie mógł zastosować 5G, bo ma bana i do widzenia. Tak, mogli dostać Snapdragona z zablokowanym po prostu tak, po modemem prostu 5G. Prawdopodobnie jest programowo wyblokowane, bo im nie wolno. No. Pro jest podobny. Wiesz co, ja podejrzewam, że on musi być na jakiejś takiej bardzo podstawowej, znaczy nie w Androidzie, tylko w jakiejś bardzo podstawowym oprogramowaniu BIOS-u na przykład no, gdzieś w tym. Takim korowym zupełnie. No bo i to jakoś tak, żeby się tego raczej nie dało zmienić metodami takimi chałupniczymi. Myślę, że się zabezpieczyli przed tym. W każdym razie wersja Pro troszeczkę się różni, jeżeli zerkniecie na przedni panel, na wyświetlacz, to tam jest podwójne jakby oczko aparatowe. Baterijka jest 4000 mAh, ale ten sam jest procesor, podobny jest wyświetlacz OLED-owy 672. Tutaj jest trochę inna rozdzielczość, bo jest 1236x2676, również 120 Hz odświeżanie i również 10-bitowy kolor. Tak. Tiery pamięci 128 plus 256 z przodu 8, aż dziw po prostu, że nie dali troszeczkę więcej tej 12. Podobne aparaty fotograficzne, też 50 plus 8 plus 2 i z przodu 32 megapiksele. Tak. Ładowanie tutaj jest dosyć spektakularne na Chiny, dlatego że to ładowanie jest... 100-watowe. 100-watowe, tak. Seta jak w mordę strzelił. Jeszcze chciałem uzupełnić, że ten dodatkowy aparat z przodu również ma, tak jak podstawowy, 32 mega, czyli mamy dwa razy 32 mega na froncie, co jest rzadkością. Jeżeli chodzi o design, to wygląda poza tym aparatem na przodzie, to w zasadzie tyły tych telefonów są identyczne i wersje kolorystyczne również są takie same, zielona, fioletowa, niebieska i czarna. A ceny modelu Pro to tam 230, 2370. No i w zasadzie tyle. No. To znaczy te przednie aparaty wyglądają trochę tak, bo żaden normalny designer i żaden technolog raczej by nie wymyślił takiej sztuki, żeby dać dwa razy po 32 megapiksele. Jeden się różni od drugiego tym, że jest szerokokątny. Ja podejrzewam, że przyszedł jakiś kierownik działu albo prezes i powiedział, ma być dwa razy po 32. Ale no, nie wiem, nawet jeżeli się ma zapasy, to nie daje się czegoś takiego. Nie wiem, no dlaczego nie? No... no ale po co, Adam, po co? Powiedz mi po co? Żeby se selfika strzelić dwoma trzydziestkami, dwójkami, no, no na Boga. No właśnie po to. No a po co, kurczę, 44 mega z przodu? No też po to, żeby sobie bardziej selfika strzelić niż 16. Nie, ale to pojedyncze, umówmy się. Natomiast jeżeli chodzi o dwa aparaty po 32 megapiksele, to jest pakowanie niepotrzebnego sprzętu w smartfona i jeszcze... No cóż, no sprzedawanie tego, tak, czyli wyciąganie pieniędzy od klientów za tą drogę. Nie jest to często stosowane rozwiązanie, bo na przykład no, Samsung raz wypróbował i przestał.
teraz dają pojedynczy, jakoś żyją. No może Huawei'owi wyszło z badań jakiś, że taki telefon też ma szansę, no i trzeba wiesz go różnić, no to damy podwójny. Kurczę, ale da się to zrobić taniej, nie tracąc dużo jakości. Wizualnie to jest jakoś taka sama, tak jakby ten szerokokątny dać, nie wiem, no, nie, no 12 na przykład, ekranie, tak? Nie? Która jest jednak tańsza. I jest do tego jeszcze rzeczywiście zupełnie inny design, który niektórym może przeszkadzać, bo im większa dziura w ekranie, tym mniej to fajnie może wyglądać, tak? Natomiast mówię, do mnie nie przemawia aspekt ekonomiczny całości. Albo designer się naćpał, albo po prostu rzeczywiście przed kierownik działu, albo prezes powiedział, mają być 2,30. A, za dużo na półkach leży, weź no, zrób coś, żeby zeszły. Nie rozumiem tego. Też nie rozumiem, ale... Dlaczego nie? No, chcą sobie produkować, to niech sobie produkują telefon z jajowatą dziurą w ekranie, bo czemużby nie? I tyle. No. Marka, która nie ma nic wspólnego z Huawei'em, czyli Honor, również wypuściła model w mijającym tygodniu. Jest to Play 20 Pro. No co się śmiejesz? Nie ma nic wspólnego. Nie, no, dawniej miała, ale nie ma nic. Samą prawdę powiedziałeś i tylko prawdę. Oczywiście, że nie mają nic wspólnego. A wypuścili, moi drodzy, średniaka i to takiego niedrogiego, ale z OLED-owym ekranem. 6,53 cala Full HD z MediaTekiem G80, też w sumie nie takim najgorszym, 8 giga RAM-u, 128 flesza, znowu bez modemu 5G. No cóż, akumulator też nie za duży, bo 3800 i moc ładowania też nie jakaś taka wybitna, ale też nie najgorsza, bo 22,5 W. Czyli mówią, że w ciągu godziny to się naładuje. No i z rzeczy zabawnych jeszcze Android 10 na pokładzie. Witajcie w muzeum. No ale to wiadomo, też pewnie nie jest to z własnej woli zrobione, tylko coś tam pewnie zadziało się takiego, że nie mogli nowszego dać. Chyba. Nie wiem. Tak, to znaczy postępują, tak jak poczytałem sobie newsy w zeszłym tygodniu, to postępują coraz bardziej sprawy o zmniejszenie zaufania do marki Honor ze względów różnych. No bo nie wiem, bo Chińczycy szpiegują, bo to niedobre telefony są, bo nie. Za moment się okaże, że marka Honor produkuje tak dobre flagowce, jak dawniej produkowała marka Huawei. Spadkowo. I ich obecność na rynku amerykańskim może zagrozić żywotnym interesom firm różnych. I tak. Bezpieczeństwo oczywiście, bo to bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? Tam na razie debatują, ale myślę, że to zmierza do tego, żeby przyciąć Honora za karę, że istnieje, tak samo jak Huawei'a. A z rzeczy zabawnych, no to jeszcze w tym tygodniu, a to sobie poczytajcie, nie będę się zagłębiał w szczegóły, znowu Litwini. Litwini z kolei wyciągnęli, że jeden ze smartfonów Xiaomi ma jakieś tam opcje cenzorskie, ma cenzurować treści związane z wolnym Tybetem, z niepodległym Tajwanem, bla, 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 bla. Po czym się okazało, że jakiś czas wcześniej Chiny po prostu wydaliły litewskiego dyplomatę i to w ogóle nie ma związku z całą pewnością. Natomiast oczywiście Xiaomi oświadczyło, że nie, oni nic nie cenzurują, a najciekawsze rzeczy pojawiły się dzisiaj i przeczytacie o nich dzisiaj u nas w serwisie. Chłopaki z XDA Developer sobie tam przejrzeli ten kod, też już nie będę się zagłębiał w szczegóły, no i odkryli, że rzeczywiście jest tam plik w telefonie, który zawiera te różne frazy właśnie o wolnym Tybecie i tak dalej, ale zawiera też przede wszystkim odniesienia do pornografii, seksu, przemocy i tak dalej i służy filtrowaniu reklam, po prostu tego, co się wyświetla chociażby między filmami w przeglądarce Mi Video. To znaczy ja jestem ciekaw, cały myk polega na tym, że to jest oprogramowanie przeglądarki. Wystarczy zainstalować zewnętrzną przeglądarkę i cała ta drama, całą tą dramę można sobie w kieszeń włożyć. No oczywiście, a wiadomo, no, że Xiaomi zawsze było krytykowane, że pokazują reklamy, no i może to mieć związek, zresztą jak XDA podaje sama nazwa tego pliku tajemniczego, zawierająca te właśnie podejrzewane o cenzorskie zapędy frazy, jak na przykład właśnie Wolny Tybet, no to plik ma taką nazwę, że ściśle wiąże się z reklamami, a nawet może ją zacytuję. Poza Wolnym Tybetem był tam, nie wiem, niepodległy Tajwan na przykład, albo coś tam, Hongkong. Tak, jakieś tam pierdoły znaleźli. Plik się nazywa Mi Ad Blacklist Config. Wyraźnie jest Mi Ad, czyli ad, czyli advert, czyli reklama. A żeby było zabawniej, to w tym samym pliku na przykład znaleziono frazę Mi albo Mi Mobile Phone.
plus tam Mi 10, no nieważne. W każdym razie znaleziono nawet do odniesienia do własnych nazw stosowanych przez Xiaomi. Oczywiście do konkurencyjnego ZT, które przypomnijmy też jest podejrzewane przez Amerykanów o niecne działania. Znaleziono tam oczywiście frazy jak Samsung, OnePlus, co jest najzupełnie zrozumiałe, bo żaden producent by nie chciał w swoim smartfonie wyświetlać reklam konkurencji. Ja to doskonale rozumiem. No ale jak do przeglądarki się wpisze Samsung coś tam, to wyskoczy Samsung coś tam. No tak, ale bo to w przeglądarce. Mówię, XDA pisze, że to dotyczy tylko przeglądarki wideo, tak. Odtwarzacza. A, wideo, no. Odtwarzacza wideo. Okay. W sumie tam jest nieco ponad 2000 fraz i po prostu powiedzmy to wprost, akurat w tym przypadku wydaje mi się, że Litwini nakręcili, no wiecie co nakręcili, gieburze i tyle, no. Zobaczymy. A tam się pojawiają również oczywiście inne marki poza tymi, które Adam wymienił. Tak, tak. No konkurencja. Ale to wiadomo. No, dobra. Zostawmy Honora biednego. Tak, to zostawmy już Honorka biednego. Ja bym się teraz poznęcał chwilę może nad Nokią. Co ty na to? To się poznęcaj nad Nokią. Dobra. Nokia w tym tygodniu, słuchajcie, pokazała nowy model Nokia G55G. Ta nazwa G50, no to nie wiem, co na to Motorola, ale no dobra. Telefon w sumie niebrzydki, dosyć duży. Ja go przez 3 dni sobie poużywałem, po czym przekazałem Joli, naszej znakomitej recenzentce, żeby przyjrzała się mu bliżej. Pierwsze wrażenie opublikowałem na kanale, więc sobie obejrzyjcie. Co ten telefon ma? No nie jest przede wszystkim, no nie jest mały. Ma niestety ekran tylko o rozdzielczości HD+, co przy przekątnej 6,82, no to no piksele możecie, myślę, policzyć sobie. Pamięci też nie ma w nadmiarze. Co prawda u nas będzie wersja 128 giga, ja miałem 64, więc już w ogóle słabo. Ale 4 giga RAM-u, więc też rewelacji nie ma. Aparat, powiem wam szczerze, że tak w świetle dziennym sprawował się całkiem nie najgorzej. Jest radyjko, jest mini jack. Bateria myślę, że też się zapowiada dobrze, bo mamy 5000 z 18-watowym ładowaniem. Natomiast mój zestaw miał w komplecie ładowarkę 10-watową. Oby taka nie trafiła do sprzedaży, bo to jest nonsens, jak telefon może ładować się szybciej. Zdjęcia w miarę nie najgorsze, 48 mega, 5 szerokokątny, no i tu już widać niestety różnicę jakości pomiędzy głównym a szerokokątnym. Im ciemniej, tym gorzej. W nocy to już w ogóle ten szerokokątny można sobie darować. Obowiązkowa dwójka do efektów tła, ale za to oprawka aparatu niebrzydka. Filmy w miarę, chociaż niestety maksymalnie Full HD, tyle że w 60 klatkach. No i w sumie taki, bym powiedział, bo jeszcze nie powiedziałem, Snapdragon 480, czyli budżetowe 5G mamy. No i jak na budżetowe 5G, to byłby całkiem fajny telefon, gdyby Nokia nie przegięła z ceną, ale oczywiście przegięli, bo u nas ten telefon będzie za 1199 oferowany. Ciutkę za drogo. Ja tak by, jakby tak było 899, no już dobra, 999 maksymalnie. No to jeszcze by mnie ten telefon jakoś tam był w stanie przekonać, ale za, no mówmy się, 1200 to już moim zdaniem można znaleźć coś zdecydowanie lepszego i tu boję się, że legenda Nokii nie wystarczy. Uff, poznęcałem się nad Nokią. Słuchaj, masz jeszcze raz powiedzieć, o którym modelu mówiłeś? Nokia G55G. Okej, okay. I kiedy on miał premierę? 22. Nawet, słuchaj, miałem embargo do 22 podpisane, także wiesz. Okej. Okay. Śmieszne. Dodam jeszcze... To jest to dosyć zadziwiająca rzecz, dlatego że wiem. Nie widzę G55, powiem szczerze, w żadnych serwisach. Jacku, G55G. G50. Szukam G55G. Nie, bo to jest G50, pauza, 5G. O, tak to okay. Mówić. Okay. Chociaż okay. Myślę, że będzie funkcjonować jako Nokia G50. Ja po prostu, no bo tak jak mówię, podpisałem, miałem ten telefon pod, że tak powiem, embargiem. Na pudełku jak byk stoi Nokia G55G. No i tak go, że tak powiem, nazwałem w swojej publikacji, bo tak jest na pudełku, nie? Aczkolwiek... Coś mi dzisiaj mózg funkcjonuje niewłaściwie najwyraźniej. Mamy ją w katalogu po prostu od dłuższego czasu już stąd. Tak,
Prawdopodobnie od chińskiej premiery. Tak, oczywiście, tak. Więc to jest, to tylko no po prostu wspominam, na początku października będzie to do kupienia, gdyby ktoś chciał. Tyle. Niemal zupełną świeżynką jest nowy klon Redmi 9, tym razem nazywa się Redmi 9 Active. Wyszedł w Indiach, jedyna zmiana, o jakiej mi wiadomo, że dokonano, dotyczy aparatów fotograficznych. Zabrano jedną dwójkę, wsadzono w jej miejsce zaślepkę. Nie wiem, czy pamięci się również nie zmieniły. W tym nowym jest 64 i 128, 4 albo 6 giga RAM-u. Wersji Redmi 9 było tyle, że można się w nich zupełnie pogubić. Ta, mam nadzieję, do nas niekoniecznie trafi, bo, nie, bo to była dziewiątka i wystarczy. A, zresztą to jest tanioszka, no to w Indiach kosztuje w przeliczeniu tam 510-589 zł. Nie ma o czym mówić, budżetowa i to taka, że aż boli. Natomiast przedpremierowo w zasadzie mamy dane Motorola Moto E40. No i cóż, na moją odpowiedzialność się podaje, dlatego że w oficjalnych źródeł w tej chwili nie ma. No. Oparto ją na Unisoku T700, to jest o oczko wyższy Unisok od Motorola E20, ale nie dużo wyższy naprawdę, jeżeli chodzi o działanie urządzenia. Bateryjka 4000 mAh, Android 11 Go, czyli już wiecie, że z pamięcią jest krucho. Na szczęście nie jest aż tak najgorzej, dlatego że w tych materiałach, które ja znalazłem, jest 64 flesza i 4 giga RAM-u. Nie wiem, czy inne tiery będą, bo tej informacji po prostu nie znalazłem dodatkowo. Z tyłu 48 megapikseli plus dwie dwójki, z przodu 8 megapikseli do portretów. Ładowanie tylko 10-watowe tej 4000 mAh baterii, także nic fajnego też. Niska półka, wyświetla jeszcze 6,5 cala, czyli też zupełna średnia 720x1600, ale pracujący również według tej dokumentacji, którą znalazłem, w 90 Hz. Tyle. I to mówię na moją odpowiedzialność, bo tej Motorola jeszcze oficjalnie nie ma. No właśnie, więc te dane też jeszcze ciutkę mogę... Macie ją w katalogu łącznie z wymiarami. Jakby coś było źle, to na mnie krzyczcie. No, ja tylko dla porządku dodam, że Motorola też szykuje swój pierwszy od wielu, wielu lat tablet. Też nie będzie rewelacji, ale może być w sumie też nie najgorszym urządzeniem. Przynajmniej jeżeli go nie wycenią jakoś tam przesadnie drogo, tam ma być... Oczywiście to też są ploty, wszystko, metalowa obudowa, Helio P22, 3 plus 32 pamięci, dwa głośniki, mini jack, ekran 8-calowy, IPS niestety, tylko bateria 5000. Pojawiło się zwiątko tego tabletu, pojawiły się takie te, powiedzmy, nazwijmy to kluczowe informacje na jego temat. W zasadzie tyle, no będzie premiera, oczywiście premiera w Indiach, no to wam o nim opowiemy może coś więcej. I ostatnia rzecz, o której ja dzisiaj chciałem wspomnieć. Masz jeszcze jakieś telefony może? Co? Nie, jest tam, no ale to na końcu dodam, bo to też porządkowa sprawa. Opowiadaj. Ostatnia rzecz chyba, o której warto wspomnieć, albo przedostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, branżowa, to jest to tam, co jest za mną. To jest grafika z Wikipedii, w związku z tym pewnie się zorientowaliście już, co przedstawia. To jest gniazdo USB-C, a jestem ono z tyłu z tego powodu, że Unia Europejska wzięła się za standaryzację po raz kolejny. Raz już ta standaryzacja była przeprowadzona i przeprowadzona z sukcesem, dlatego że większość ładowarek, z których korzystaliśmy, to były ładowarki mini, a później mikro USB. Natomiast w tej chwili Unia Europejska zabrała się za kolejną standaryzację i po pierwsze, gniazda w telefonach mają odpowiadać standardowi USB-C, w zasadzie wyłącznie. Ładowarki, to jest punkt drugi, mają zostać rozdzielone od zestawów telefonicznych, zarąbista sprawa, ponieważ to wpływa na, no wiadomo, agenda związana z ochroną środowiska. Nonsensowne, ale o tym już mówiliśmy wiele razy i nie będziemy tego powtarzać pewnie. Kolejna rzecz to jest standaryzacja szybkiego ładowania. Nie mam za bardzo pojęcia, powiem szczerze, jak oni zamierzają ustandaryzować szybkie ładowanie. Istnieją normy europejskie, które dopuszczają albo nie dopuszczają ładowarek takich albo śmakich. Ładowanie szybkie jest w tej chwili jedną z tych rzeczy, dzięki której jeszcze producenci telefonów mogą konkurować, bo w przypadku wielu innych podzespołów to jest dosyć trudno. Natomiast tutaj to
zróżnicowanie szybkiego ładowania po prostu wspomaga konkurencję i mówi o tym, który telefon czasem będzie popularniejszy od podobnego, ale z innym ładowaniem. I to działa w obie strony, bo niektórzy wolą mniejsze ładowanie, inni wolą większe ładowanie, także tutaj nie ma prostych rozwiązań. I Unia Europejska ma wpłynąć na informacje, które się pojawiają o szybkim ładowaniu. Też nie do końca wiem, jakie to mają być informacje. Czy ono po prostu jest? No producenci podają do tej pory, jeżeli jest, że ono jest. Może będzie jak, no, wiesz, jak z zużyciem energii będą klasy A, B, C i tak dalej, ale... To znaczy mówię, ma być jakiegoś rodzaju standaryzacja i ja sobie po prostu nie do końca sobie ją wyobrażam, ona raczej nastąpi rzeczywiście. Ja ci powiem jak będzie, no dzięki tym światłym decyzjom. Oczywiście nie mam nic przeciwko standaryzacji, też bym jej chciał, ale po prostu wiem, jak to się skończy. Będziemy mieli telefony sprzedawane bez ładowarek. Ładowarki będą, nie będą już szybkie. Będą, podejrzewam, że skończy się na 20 paru watach i będzie szluz, bo za duże zużycie energii. Popatrzcie sobie, jaką siłę ssania mają nowoczesne odkurzacze, a jaką miał wasz stary Zelmer. To będziecie wiedzieli, o co chodzi. A co? A tak naprawdę Apple wciąż będzie kładło te swoje durnowate porty i nic się nie zmieni i mogę się założyć, że tak właśnie to się skończy, jak zwykle cała energia jak krew piachną. Tak czy inaczej, najpierw te standardy muszą ustalić, to jest jedna rzecz, a później jeszcze producenci mają mieć dwa lata na wdrożenie tych nowych standardów, także to nie jest rzecz, która nas czeka już jutro. Tak. Też będą się przygotowywali, oczywiście tłumacząc wytycznymi Unii, to jeszcze nawet nie do końca przeszło w Unii, bo jeszcze musi co najmniej dwie instancje przejść, zanim zostanie zatwierdzone. Natomiast mówię wam, co nam przygotowują w ramach ochrony środowiska. Nie powiem, co niedługo będziemy musieli robić w ramach ochrony środowiska, to powiedzcie dziadkowi, żeby nie palił kaloszem w piecu. A moim zdaniem ta standaryzacja już w zasadzie nastąpiła, bo jak tak popatrzę na to, co wokół mnie leży, to wszystko... Shellowi powiedzcie, żeby nie wylewał ropy z tankowców w Zatoce Meksykańskiej na przykład, tak? Drodzy użytkownicy, odczepcie się od 100-watowych i mocniejszych ładowarek, bo są super. Jak tak rozejrzę się wokół, to wszystko poza durnowatym iPhone'em wokół nie ma USB-C, jeżeli chodzi o sprzęty mobilne, bo nawet komputer, przez który gadamy, też ma USB-C. Więc czasem się trafia jeszcze mikro, ale to w tanich konstrukcjach. Tak, w budżetowcach, czasem w słuchawkach się trafia, wiesz, w takich pierdółkach, w akcesoriach. Tu się zgadzam, że rzeczywiście czasem jest kipisz, bo jeszcze to mikro USB się trafia, komuś tam zaległo w magazynie. Ale standaryzacja pod USB-C de facto moim zdaniem nastąpiła w sposób płynny, naturalny. Tak jak powiedzmy nagle wszyscy przyszli na mikro USB, tak teraz przyszli na USB-C i jak znam życie, to jak, że tak powiem, urzędasy sobie do końca uchwalą, że ma być USB-C i już, to akurat będzie na horyzoncie już nowy, lepszy, wygodniejszy, może tańszy, może bardziej przepustowy standard gniazdka. Mogę się założyć o 100, bo producenci pewnie już nad takim pracują i pewnie zostanie wypracowane kolejne gniazdko będące następcą USB-C, a może się okaże, że za chwilę w ogóle gniazdek nie będzie, bo będziemy ładować bezprzewodowo, a chciałbym zwrócić uwagę, że całe to unijne pitu-pitu w ogóle nie wspomina o ładowarkach bezprzewodowych. I żeby nie było, że jestem antyunijny, wręcz przeciwnie, jestem całym sercem za Unią i żebyśmy w niej pozostali, ale cholera, niech oni się nie zajmują takimi pierdołami i zostawią troszeczkę jednak tej wolności na rynku. No. Można mieć różne zdanie na temat standaryzacji, dobre albo złe. Można zamykać oczy na to, co się dzieje i wyciszać rozum. Najwyraźniej niektórzy mają tutaj gdzieś jakiś taki potencjometr do wyciszania rozumu, kiedy nie odpowiada założeniom albo jakimś ideologiom. W każdym razie jest jak jest, w takiej rzeczywistości przyjdzie nam żyć. Wnukom będziecie opowiadali, że kiedyś były 100-watowe żarówki, że kiedyś były odkurzacze, które sprzątały. Sporo różnych rzeczy. Może, że kiedyś ładowarkę to można było dostać w zestawie z telefonem. Też będzie opowiadać. Kiedyś ładowaliśmy telefon za pomocą kabla. O.
Tak jak ja na przykład teraz moim dzieciom pokazywałem telefon z tarczą, nie? Dla monety. Jak z tego skorzystać? No nie. Albo z kasety. Nie no, kasety to jeszcze ogarniałem czasem. Dzieciaki podobno wróciła moda, wiesz, na walkmany wśród młodzieży, także wiesz, może być różnie. Okej. Okay. No tak jak winyl wrócił, no to i kasety wróciły. No tak, ale jeżeli, o ile winyl jestem w stanie zrozumieć, o tyle kaset, powiem szczerze, zupełnie nie. Bo winyl ma rzeczywiście specyficzną jakość odtwarzania, płyta winylowa może być lubiana z różnych powodów. Natomiast jeżeli chodzi o kasety i zapis magnetycznie na taśmie, sorry, ale nie łapię. Wiesz co, kasetę można nagrać. To może, chociaż Walkmanem tego nie zrobią, ale no po prostu, wiesz, tak mi akurat mam do czynienia i wiesz, zauważyłem, że dzieciaki zaczynają, tak powiem, szpanować Walkmanami, ale myślę, że w tym momencie to jest troszeczkę jak, nie wiem, z torebką, dodatkiem do ubioru, jest to po prostu traktowane jako część stylowy, a nie jako urządzenie do użytku, bo i tak lecą z telefonu muzykę, więc... Przepraszam. Okay. Coś jeszcze chciałeś? Wiesz co, chciałem jeszcze tylko na koniec wspomnieć, że Xiaomi sobie wprowadza nową markę o bardzo swojskiej nazwie Civi. Powinni się chyba jeszcze dogadać z panem Fukusałą i żeby im zrobił telefon w kolorze cebuli. To już by był najbardziej polski smartfon, jaki może być. No ale to melodia przyszłości. Są już nawet rendery tego telefonu, nie wiem dlaczego. Podobno ma zastąpić serię CC i w zasadzie no, opowiemy wam o nim, jak będzie pora chyba. No, od po prostu akcentuję, że jest nowa marka i to nie jest plota, bo rzeczywiście są już foty nawet pudełka. Na razie możecie sobie wpisać. Na razie możecie sobie wpisać nazwę na Twitterze i zobaczycie fajny filmik, jak gość pokazuje, że ten takie śliczne zdjęcie tego telefonu to jest nic innego jak Galaxy S21, zdaje się. No może tak, pokazuje ale... go i z przodu, i tapetę, i obraca go do tyłu, z tyłem i wtedy oczywiście, że tak, ale to kwestia filtrowania wiadomości, bo kiedy wejdziecie sobie w serwisie Weibo chińskim na oficjalny profil Xiaomi, to znajdziecie tam zdjęcia tego telefonu. Oficjalne rendery, także premiera 27 września, także to ściemany jest, naprawdę. A to, że nie, to, że telefon będzie, to telefon będzie, po prostu no wczesne... Nie wierzcie we wszystkie przecieki, ale to jest, myślę, porada uniwersalna. Na wczesnych zdjęciach był po prostu Galaxy S21. Tak, ale no teraz jest też i trochę wygląda jak Vivo z kolei teraz. Znaczy Ultra chyba nawet, chyba Ultra, jeżeli dobrze pamiętam. No może, ale ja myślę, że jak ktoś chciał zrobić fejka, to wygodniej by było z Vivo tego X tam ileś, 60, 50, bo ma taką... Ale to tył, mówię o przodzie, bo tam przód najpierw występuje, a później dopiero się pojawiły zdjęcia tyłu. Tak. No ale przód też w zasadzie można podłożyć, no faktycznie można zrobić z tego Samsunga by było, albo odwrotnie, Samsunga to Civi. Dobra, nieważne, bo już brniemy w jakieś pierdoły, a nie ustęp się. W każdym razie będzie niedługo nowa marka Xiaomi. Tak. Będzie i wtedy wam o niej opowiemy. Jeżeli jeszcze nie usnęliście, to bardzo wam dziękujemy, że dotrwaliście do końca i że ciągle jesteście z nami, bo bardzo nas to cieszy, raduje i nadaje sens naszym w ogóle tutaj piątkowym posiadówkom przed komputerem. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Miłego weekendu i trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Cześć. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć.